Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj Magda po domowemu ubrałam koszulkę, którą miałam ostatnio na sobie chyba podczas pandemii, tak mi się wydaje. Ale słuchajcie, będzie się dużo działo takich domowych rzeczy. Musimy poprzeglądać nasze pudła, które są na dole i może wreszcie wam pokażę, jak ten dół wygląda, bo jest dramat, moi drodzy, ale już wielkimi krokami zbliża nam się wyjazd, więc wypadałoby zacząć to wszystko ogarniać i może nawet już zacząć się pakować, aby nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę, bo no, my nie bierzemy specjalnie dnia urlopu, żeby się spakować. Będziemy pakować się po pracy, a nie wyjeżdżamy na tydzień, tylko na troszeczkę dłużej, ale tego wszystkiego będziecie się dowiadywać pomalutku, na spokojnie, więc tym się jeszcze nie martwmy. W ogóle w ramach zmiany kadru pomyślałam, że nagram w sypialni tutaj wstęp. Się z wami przywitam, także dzień dobry. Koniecznie dajcie mi znać, co tam u was słychać. Jak wam mijają ostatnie tygodnie, jak wam mija wiosna? Czy spędzacie dużo czasu na zewnątrz, czy w domu, czy w ogóle gdzieś wyjeżdżacie, czy urlopujecie? Jestem ciekawa, czy macie jakieś plany urlopowe, wakacyjne? No bo nasze się zbliżają, więc pomału się przygotowujemy i za chwilę też oczywiście musi być proza życia. Za chwilę biorę się za podlewanie roślin, bo tak sobie mniej więcej to powyliczałam, kiedy muszę je podlać, aby też podlać je tuż przed wyjazdem i potem nasz znajomy będzie tutaj do domu przychodził i nimi się zaopiekuje. Więc to tak zaczynamy tego vloga. Marcin rozpala w ogóle grilla. Co prawda pogoda jest taka średnia, ale myślę, że jakoś da radę, a zjemy już w środku. Też nie planuję żadnych wielkich już zakupów spożywczych, słuchajcie, bo nie ma sensu. Będziemy wyjadać to, co mamy w lodówce i to, co mamy ewentualnie w zamrażarce, coś tam się podmraża. No, ukręcimy coś z tych rzeczy, co mamy, tak mi się przynajmniej wydaje. I jeszcze co chciałam wam powiedzieć, to chciałam wspomnieć o książkach, moi drodzy, bo ostatnio skończyłam książkę, o której już wam kiedyś wspominałam, czyli Janet McCarthy. Cieszę się, że moja mama umarła i ona, ta książka jest dość ciężka. Nie chcę powiedzieć, czy przyjemnie mi się jej słuchało, ale była to ciekawa historia pokazująca, że bogactwo i sława to jednak nie wszystko i człowiek może mieć te pieniądze, ale niekoniecznie będzie szczęśliwy. I też ta książka pokazuje, jaki wpływ na nas mają osoby takie najbliższe i jak bardzo mogą być one toksyczne, jak mogą nas zepsuć i potem jak ciężko się z tego wydostać, wykaraskać. Bardzo, bardzo interesująca książka. Jeśli nie słuchaliście, nie czytaliście, to ja serdecznie wam polecam. Uważam, że warto. A teraz w ramach takiej odskoczni włączyłam sobie, bo na Legimie jest dostępna książka Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Już wiem, żeby nie akcentować jej nazwiska Hugo, jak to wcześniej robiłam, tylko Hugo. I przesłuchałam już ponad 4 godziny, zostało mi 8 godzin 40 minut. Ja słucham tej książki na przyspieszeniu, chyba 1.3 albo 1.4, bo lektor jest bardzo wolny, jak słuchacie w normalnym tempem, więc stwierdziłam, dobra, przyspieszę sobie i zobaczę, zazwyczaj tego nie robię, a naprawdę na tym przyspieszeniu bardzo przyjemnie mi się tego słucha i jest troszeczkę szybciej. Książka opowiada o tytułowej Evelyn Hugo, która w tym świecie jest znaną gwiazdą, sławą telewizji, i miała 7 mężów, jak tytuł sam na to wskazuje, ale jej życie prywatne było owiane tajemnicą i w wieku 80 lat postanawia zatrudni dziewczynę, która ma napisać jej biografię i pomału dowiadujemy się, co Evelyn w młodości robiła, jak zaczęła jej się kariera, jak to wszystko wyglądało i też dowiadujemy się o tych małżeństwach tak po kolei, krok po kroczku odkrywamy kolejne elementy tej układanki i ta książka naprawdę mnie zainteresowała i mam nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych dni ją przesłucham i dam wam znać, co o niej myślę. Także był kącik książki, przywitałam się z wami. Mam nadzieję, że ten vlog w ogóle ujrzy światło dzienne, bo tak się zastanawiam, w ogóle dzisiaj się zastanawiam, nagrywać, nie nagrywać,
ale pomyślałam, że dobra, niech to będzie taka domówka, może film z kilku dni, z dwóch dni, tak mi się wydaje, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam Was na vloga, miłego oglądania, bawcie się dobrze i bierzemy się do pracy. Na początek roślinki. Podlewam je, a Marcin robi dzisiaj obiad. Dajcie mi proszę znać, czy takie domowe vlogi, takie na maksa domowe Wam się podobają, popołudniowe, i czy coś takiego ewentualnie nagrywać i czy macie ochotę takie materiały również oglądać. Mam nadzieję, że miło tutaj spędzicie te kilkanaście minut ze mną. Bawcie się dobrze, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i teraz już naprawdę zaczynamy, bierzemy się za robotę, moi drodzy. Obiad w stylu pana Marcina. Słuchajcie, no jest wybitnie. No. Są pomidorki malinowe, polskie, z cebulką, sól, pieprz, sałatka cała pomidorowa. Do tego mamy chlebek i kiełbaska prosto z grilla. Aha, i tutaj musztarda i ketchup. Życzę smacznego. My zajadamy pierwszy grill w tym roku. Jak się grillowało? No, tak wiesz, mówiłem ci, że... Dwie osoby do tego są potrzebne. A no tak. Troszeczkę różne rzeczy z kiełbasą dzieje. Okej, okay, dobra. Dobra, następnym razem ci pomogę. Przepraszam, zmieniałam pościel. Właśnie, nigdy mi nie pomagasz. Zawsze ci pomagam. Nigdy. Zawsze. Ile razy robiłam sałatki, zawsze, przygotowywałam ja zawsze wszystko. Przepalam. Zawsze ci pomagam. Zawsze ci pomagam. Zawsze. Nie kłam. Nie kłam tutaj do kamery. Dobra, smacznego. A tak w ogóle nie pochwaliłam cię. Zobaczcie, co dostałam na imieniny od koleżanki z Wielkiej Brytanii, proszę Państwa. Tak, pamiętała. Ona jedyna pamiętała. Z Wielkiej Brytanii, a gdzie mieszkasz? Z Wielkiej Brytanii. Dostałam Charlie'ego. Zobaczcie, ciacho. Takie czekoladowe, bardzo fajne, bardzo przyjemne, więc do kawki jak znalazł. No dobrze, tego Wam nie pokazywałam, ale niech będzie. Stracę w waszych oczach. Nie, no śmieję się. Nie jesteś always perfect. Tak? Nie jestem już my z always perfect, więc mogę. A tak poważnie to robimy ostatnią przebiórkę. Sprawdzamy, co wywozimy, co oddajemy, co wyrzucamy, bo trzeba. Trzeba to zrobić, bo jednak zobaczcie, no tych rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I decluttering tegoroczny myślę, że się uda. Mam nadzieję, że w przyszłym roku robić nie będzie trzeba. I jak już pozbędziemy się tych rzeczy, to... I w ogóle tych kartonów, to w końcu będziemy mogli na spokojnie odpoczywać w tym domu. A teraz bierzemy się za przeglądanie. Chcesz coś dodać? Nie. Mnie to przeraża. Nie, spokojnie. Tak, myślisz? Tak, już mamy wszystko, wiesz, tylko musimy jeszcze przebrać, zobaczyć co do wyrzucenia, a co musimy zabrać, albo co jest, wiesz, komuś oddać. Chociaż albo... zobaczcie, tutaj są prezenty w ogóle. To nie tylko takie rzeczy, ale tu mamy na przykład, o, coś takiego... Tu mamy dwa takie kubki dla Marcina taty, dla mojego taty. Tutaj o, jakieś magnesy, tutaj dla mojej babci jest o, taka portmonetka, zobaczcie, bardzo ładna. O, wywozimy też, to wam pokażę, wywozimy też oczywiście, kupiliśmy zapas dla rodzinki pasty pistacjowej, tak. Bo jesteśmy zachwyceni, mam nadzieję, że im się również spodoba. Jak my jesteśmy czymś zachwyceni, to się chcemy z tym zaraz dzielić. No, my zawsze tak mamy, a żeby się widzieli Marcina, Marcin aż rozłożył tak ręce. Nie było cię widać. No, więc tak, no, przebieramy, sprawdzamy, przebieramy, sprawdzamy, jeszcze próbujemy to ogarnąć, bo trzeba to jakoś cisnąć do naszego samochodu. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki, bo nie tylko to zabieramy, jeszcze nasze rzeczy z nami pojadą. Pojadą tym razem, pojadą. Tak jest. Tak jest. Dobra, na robotę. Działamy. Na robotę.
Witajcie kolejnego dnia. Wczorajsze papiery mnie przytłoczyły. Nie wygrałam z nimi, poszłam spać i już nic nie nagrałam, ale dzisiaj jestem z nową energią i z nowym pozytywnym nastawieniem. I słuchajcie, wymyśliłam sobie, że skoro mamy taką ładną pogodę, to pójdę od razu po pracy pobiegać, bo dlaczego nie? Jesteście w łazience nie bez powodu, dlatego że będziemy razem zmywać makijaż. Ostatnio Was pytałam, co tam chcielibyście na YouTubie pooglądać u mnie na kanale i pojawiły się głosy, że chętnie byście podejrzały moją pielęgnację, czego używam w tym momencie, jeśli chodzi o kosmetyki, a ja z przyjemnością Wam to pokażę przy okazji zmywania makijażu, nakładania pielęgnacji. Dzisiaj będzie wieczorna, może innego dnia zrobimy sobie poranną, zobaczymy, ale tak wygląda moja twarz. W ogóle mam nadzieję, że coś widzicie, bo tutaj jest popołudniowe światło, ale chyba nie powinno być aż tak źle. Tak wygląda moja twarz po całym dniu noszenia makijażu. Ja do pracy i w sumie jak mam wolne, to w większości również używam podkładu z Miszy BB Cream. Bardzo fajnie się u mnie sprawdza, chociaż mam ochotę przetestować coś innego, ale na ten moment kupiłam i nie żałuję i na pewno w ciągu tego lata będę po niego sięgać. A jeśli chodzi o zmywanie teraz makijażu, to ostatnio troszeczkę jest ta butelka zakurzona. Sięgnęłam, bo mi się skończył mój garnier, kochany płyn micelarny, często go widzicie w denku, i sięgnęłam po Eveline profesjonalny płyn micelarny. Tutaj mam aż 650 ml. I jednak muszę Wam powiedzieć, że wolę Garniera. Dlaczego? Dlatego, że ten płyn z Eveline, on jest spoko, zmywa wszystko, nie ma z tym problemu, ale jest troszeczkę tłustszy i no nie do końca mi to pasuje. Jednak oczu mi nie podrażnia, pozwólcie, że ja będę sobie tutaj zmywać makijaż i do Was chwilę pogadam. Oczu mi nie podrażnia, zmywa, ale jednak w następnej kolejności sięgnę po swój garnier, bo go uwielbiam. Ostatnio, słuchajcie, mam tak dobry humor, tyle fajnych rzeczy dzieje się dookoła, mam nadzieję, że niektóre Wam pokażę i będę mogła z Wami to wszystko przeżywać, ale ogólnie ja uwielbiam ten czas w roku, ja uwielbiam maj, czerwiec, lipiec, niejednokrotnie to ode mnie słyszeliście i o, zobaczcie, wszystko z brwi schodzi. I staram się tą pogodą, tym czasem nacieszyć jak najbardziej to jest możliwe i czerpać z tego jak najwięcej. I dlatego też idę dzisiaj biegać. Już jestem w stroju sportowym, tam sobie tylko wyjęłam rzeczy z pralki, wrzuciłam do suszarki, coś tam ogarnęłam, od razu się przebrałam i pomyślałam, że nie ma na co czekać. Trzeba skorzystać i dzisiaj też nałożę krem z SPF-em, bo jest jeszcze słońce, jest jeszcze dość wysoko, więc nie chcę, żeby mi tutaj złapało. Pierwszy etap zmywania makijażu za mną, więc teraz sięgam po żel do mycia twarzy i niezmiennie jest to Clinique All About Clean. Uwielbiam, bardzo dobrze się u mnie sprawdza, tylko przypominam, że ja go używam wyłącznie wieczorem, dlatego że gdybym sięgała po niego codziennie, dwa razy dziennie, to ja wiem, żeby mi przesuszył tę skórę twarzy, a nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby on ładnie mi wszystko zmył, a rano nie potrzebuję aż takiego mocnego produktu myjącego, więc sięgam po coś lżejszego i już teraz mogę Wam pokazać. W sumie jest to CeraVe, ogromna butla, ale bardzo fajnie się u mnie ten żel sprawdza. Używam go już chyba od ponad miesiąca, tak mi się wydaje, i naprawdę jestem zadowolona. O wiele lepszy żel niż ten z Inni Mini. Więc teraz zmywam wszystko i zaraz sobie nałożymy taką szybką pielęgnację na wybieganie. Skóra umyta i pora wyrównać jej pH i do tego posłuży mi mój ukochany tonik Sensumare Algo Tonic Rich Moisturizing Face Tonic, bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym. Kocham tę mgiełkę, serdecznie Wam polecam, też kupiłam ją z Waszego polecenia i się zakochałam. Tutaj już mi zostało tyle. Na pewno kupię ponownie, zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim mam wrażenie, że ona świetnie się sprawdzi, dlatego że jest taka orzeźwiająca, odżywcza i czuję, że muszę jej użyć. O, cóż za ukojenie. Ale ona tak delikatnie nawilża i przyjemnie chłodzi, ale zimą i jesienią nie ma takiego uczucia zimna, tylko ona tak pobudza. Naprawdę jestem zachwycona, uwielbiam ten tonik. Zazwyczaj go wieczorem... Czy mam tutaj jakąś rzęsę, która mi to przeszkadza? Włosek? Zazwyczaj
Wieczorem nie nakładam tego tuniku, ale dlatego, że potem jeszcze raz będę myć twarz i później już sobie nałożę ten tonik stricte na wieczór, to w tym momencie najlepiej sprawdzi się u mnie sens sumary i wiecie co, od razu nakładam krem z SPF-em, SPF 50 CeraVe Facial Moisturizing Lotion. Myślę, że powinien dobrze mi tutaj zadziałać, teraz właśnie na to wybieganie, więc nakładam. Troszkę więcej, aby mógł się wchłonąć. No zobaczcie, myślę, że tyle wystarczy. I zaraz uciekam, ale jestem tak podekscytowana, tak się cieszę, że idę biegać. Uwielbiam to, kocham. To jest moja ulubiona aktywność fizyczna, zwłaszcza jak jest ciepło. Fakt faktem, że chyba najbardziej lubię biegać rano, ale rano również mam najmniej siły. Po południu, kiedy zjem lunch i kiedy jeszcze jestem przed takim obiadem, obiadokolacją, to najlepiej mi się w sumie biega pod względem takiej siły fizycznej, jeśli wiecie, co mam na myśli. Więc tak, dzisiaj spróbujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pielęgnacja nałożona, jak widzicie, nie ma tego dużo. Tutaj trochę jeszcze nakładam sobie resztki na oczy, bo na pewno zauważyliście, że żadnego kremu nie było. Uważam, że nie warto. Zwłaszcza, że idę sobie pobiegać i też to nie będzie trwało nie wiadomo ile. Myślę, że jakieś pół godziny i wracam i potem jeszcze mam w głowie jedną aktywność fizyczną, ale zobaczymy jak będę się czuła. Więc tak moi drodzy, moja szybka pielęgnacja przed bieganiem, tak to wygląda po pracy. Może wieczorem jeszcze szybko Wam pokażę, co takiego używam już stricte na noc. No zobaczymy, no dobra, to ja lecę biegać. Trzymajcie za mnie kciuki, aby poszło fajnie, ale myślę, że powinno być ok. Było ciężko. Było bardzo ciężko. To nie był mądry wybór iść biegać o tej porze, kiedy słońce jest jeszcze w miarę wysoko. I grzało mnie bardzo, tak, że szukałam cienia. I wtedy przebiegałam sobie na drugą stronę ulicy, żeby jak najwięcej czasu spędzić w cieniu, aby mnie nie grzało w głowę, bo te słuchawki są dość duże, te, które mam. I one też jeszcze bardziej grzeją. Więc zastanawiam się, czy nie zmienię po prostu tych słuchawek na AirPodsy. Chociaż od rana biega mi się przyjemniej. Nie lepiej, bo od rana jeszcze 5 km nie zrobiłam, ale słuchajcie, jest piąteczka! Brawo! O Jezu! Teraz muszę się napić wody. Szkartu mnie rozbolało. Ciężko mi było oddychać przez nos, ale starałam się jak mogłam. I na końcu, słuchajcie, ostatnie 800, najgorszy był pierwszy kilometr, zanim się rozbiegałam i ostatnie 850 metrów, bo te ostatnie 400, te ostatnie między 800 a 400 metrów mam pod górę i to tak wiecie, bardzo, bardzo pod górę i jest tam maksa ciężko, później już z górki jest łatwiej, ale niestety źle to wyliczyłam i musiałam jeszcze przebiec dodatkowe 200 metrów tutaj koło domu, koło komina. I musiałam wyjść pod górę znowu i znowu z górki, ale jakoś dałam radę, dobrze. Było naprawdę świetnie, jestem z siebie tak dumna, tak zadowolona. Kolejna bariera w głowie pękła, mam takie wrażenie. Nie wiem kiedy to powtórzę, ale cieszę się, że się udało, to jest dobry znak, ponieważ wiem, że mogę. I wszystko siedzi tak naprawdę w głowie, dobra, bo mnie głowa już zaczyna boleć od tych desek. Słuchajcie. Udało się, mamy to. Mamy 5 kilometrów. Tak oficjalnie jeszcze pokażę Wam na zegarku, jak to wyglądało. Ponad 5 kilometrów, słuchajcie, ponad 5 kilometrów, ale się jaram. No cudownie. I zajęło mi to mniej niż pół godziny, 29 minut i 25 sekund, ale ja już Wam kiedyś mówiłam, ja nie potrafię wolno biegać, staram się. Jak zobaczyłam, że pierwszy kilometr przebiegłam w 5:30, to starałam się zwolnić, bo wiedziałam, że mogę za szybko się wypalić i zmęczyć i nie dam rady. No staram się, pracuję nad tym bardzo intensywnie, nie zawsze mi wychodzi, ale zobaczcie, jest złota piątka. No pięknie.
Na pewno będzie mi się spało dzisiaj o wiele lepiej. I co? Lecę pić wodę i idę się chyba wykąpać. Tylko jeden kubek jest przeze mnie w tym momencie akceptowalny, czyli wonderful. Zrobiłam fajny klimacik tutaj w łazience, włączyłam sobie tą lampę nad lustrem i myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Ogólnie o wiele lepiej niż te halogeny. Nie, no nie lubię tych halogenów, nie przepadam za nimi, ale trzeba jakoś z tym żyć. Niemniej, przychodzę do Was z małą aktualizacją mojej pielęgnacji twarzy, szybciutko Wam opowiem, z czego korzystam, co chcę zdenkować, czy jestem z tego zadowolona, czy też nie, jak to w tym momencie u mnie wygląda i przy okazji pielęgnacja skóry i włosów, co dzisiaj użyłam. I po pierwsze, jak widzicie, mam na sobie już piżamkę, włosy umyte, pielęgnacja nałożona, więc będą tutaj szybkie mini recenzje. Po pierwsze, na włosy nałożyłam sobie tą maseczkę z L'Oreal, nie, Schwarzkopf, to jest Schwarzkopf, Gliss Hair Repair Protein Plus Babasunat Oil. Uwielbiam wszelkie produkty z olejkiem z babasu, bo widzę, że na moich włosach sprawdzają się naprawdę bardzo dobrze. Ja lubię tę maseczkę u siebie w łazience mieć. Co prawda ona nie jest tak dobra jak Rapid Reviver z L'Oreala, ale postawiłabym ją tak na drugim, trzecim miejscu, więc jak widzicie, no lubię ją. Ma 400 ml, jest dość wydajna, przepiękny, taki różowawy kolor. I cudowny zapach, uwielbiam. Ona fajnie nawilża włosy, nabłyszcza je, sprawia, że się rozczesują między palcami. Lubię ją u siebie w łazience mieć, więc mam. I z niej korzystam, jak widzicie. Po drugie, w międzyczasie nałożyłam sobie również maseczkę na twarz, bo jak już biorę taką kąpiel i myję włosy, to robię bardziej rozbudowaną pielęgnację. Tak to u mnie wygląda. Jeśli myję włosy, to już... W ogóle Wam gwarantuję, że ja nałożę jakąś maseczkę i mam w tym momencie trzy. Tak szybciutko Wam pokażę. Pierwsza to jest Mia My Pure Express, 5-minutowa maseczka oczyszczająca. Uwielbiam, ale ją nakładam właśnie na krótko, na 5 minut, tak jak producent zaleca. Druga to jest Charcoal, taka z glinką czarną, oczyszczająca. I również mam jeszcze maseczkę z The Body Shop, różaną, nawilżającą, którą staram się zdenkować z kalendarza adwentowego, ale dzisiaj nałożyłam maseczkę kawową i kiedyś za nią nie przepadałam, a teraz po raz trzeci chyba z niej korzystałam. W ogóle tutaj jest tylko 15 ml w opakowaniu, a fajnie mi się to sprawdza i wydaje się, że jest to dość wydajny produkt. No spokojnie mi starczy na 4 albo na 5 razy, więc spoko. Pięknie pachnie kawą, ma takie w ogóle cząstki peelingujące i przez to, kiedy ją zmywacie, wykonujecie przy okazji peeling mechaniczny. Co prawda on jest ultra delikatny i Wam nie złuści za dobrze skóry, ale no fajnie, fajnie, bo oczyszcza, rozświetla, chętnie po nią sięgam. Kiedyś, tak jak mówię, nie przepadałam, a teraz nawet ją lubię i ona delikatnie rozgrzewa buzię. Nie wiem, czy o tym wspomniałam, ale tak właśnie robi, ta cera taka robi się cieplejsza. No, więc to było. I jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to ja oczywiście, że po prysznicu muszę nałożyć jakiś balsam i w tym momencie staram się zdenkować kremu żel z Garniera. Tutaj mamy arbuz i kwas hialuronowy. Zobaczcie, jestem w połowie i ja Wam tego ogólnie nie polecam. Nie jestem zadowolona. Zapach jest bardzo chemiczny, niby tutaj jest wyczuwalny arbuz, ale nie taki naturalny, tylko właśnie widać, że ktoś przy tym coś tutaj majstrował. Delikatnie nawilża, szybko się wchłania, ale to nie jest mój typ produktu, który ja lubię. Bardziej podchodzą mi takie balsamy, które są treściwe i które przyjemniej mi się nakłada. Z tego za bardzo nie jestem zadowolona, ale nie mogę narzekać, bo jakoś mi skóry nie przesusza. I tak, jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, no to o tym Wam już mówiłam, CeraVe, żel do mycia twarzy. Oczywiście z tego skorzystałam. Nie, sorry. Z tego korzystam rano. Ja umyłam twarz Clinique, bo nałożyłam sobie SPF na twarz, widzieliście? Ten krem, to pomyślałam, że muszę bardzo dobrze to zmyć, bo jednak ten SPF czasami może, te kremy z SPF-em mogą zapychać, więc chciałam to dobrze zmyć i użyłam Clinique. Potem nałożyłam sobie
Tonik na twarz, musiałam się zastanowić. Polar 6, bardzo, bardzo dobry. Uwielbiam ten tonik, jest mega wydajny. Kiedy go nakładam, to nie używam płatków kosmetycznych, bo byłoby mi żal tego produktu, on jest drogi. A nalewam sobie odrobinę na ręce, rozsmarowuję w dłonie i wklepuję w twarz. I w ten sposób u mnie naprawdę dobrze się sprawdza. On ma kwasy w sobie, ten tonik. Kwas salicylowy, 2% BHA i jest eksfoliujący, więc naprawdę bardzo, bardzo fajny kosmetyk, jeśli borykacie się z takim trądzikiem, z takimi krostkami, wypryskami, które od czasu do czasu na waszej twarzy się pojawiają, to on przyspiesza gojenie. Potem niestety skończył mi się moje serum z Basic Lab, na czym ubolewam, muszę kupić ponownie, bo kocham ten produkt i teraz korzystam z tego serum. To jest Vichy Mineral 89, niedawno, chyba z pół roku temu, bo rok temu wyszedł. I to jest takie serum wodniste, bardzo dziwna konsystencja i wydaje mi się, że akurat fajnie z niego korzystać w sezonie wiosenno-letnim, bo niestety na jesień, zimę zdecydowanie to serum jest za lekkie, ale teraz tak jakbyście nakładały wodę, ale bardziej galaretkowatą, no dziwna konsystencja. Jednak coś tam robi, wydaje mi się, że delikatnie nawilża. Nie widzę jakichś spektakularnych zmian, ale z niego korzystam, dodaję tego nawilżenia. Potem krem pod oczy, oczywiście uzdrowisko. Cały czas próbuję zdenkować ten krem i idzie mi tak, no zobaczcie, już tutaj wydaje mi się, że tak 1/4 została, więc nie mogę się doczekać, kiedy w końcu sięgnę po coś nowego, bo ten krem nawilża delikatnie, ale nic więcej na tej skórze pod oczami nie robi, więc ja do niego raczej nie wrócę. I ostatnia rzecz to oczywiście krem. Krem mój ukochany, Sensumare Algorich Advanced Anti-Age Cream. Kocham ten krem, jest cudowny, mam go teraz na sobie i cały czas się zachwycam. Zobaczcie, połowa opakowania za mną, to już moje trzecie, czwarte, piąte. Piąty słoiczek? No, więc uwielbiam. I tak wyglądała moja wieczorna pielęgnacja, cena wygląda tak. Jak widzicie, w tym momencie nie jest najgorzej, ale od czasu do czasu te kroski lubią się u mnie pojawiać. Więc tak, tak to się prezentuje. A ja teraz idę do biura walczyć z moimi papierami. Tak spędzę dzisiejszy wieczór. Życzcie mi powodzenia, mam nadzieję, że niedługo z tym biurem naprawdę się uporam i będzie czysto, będzie ono zorganizowane. I w końcu wszystkie porządki będą za mną. Ale już jesteśmy tak na końcówce. Dobrze, to ja uciekam i jeszcze pewnie się dzisiaj do Was odezwę. Tym kadrem będę kończyć dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że zbitka z tych 2 dni Wam się podobała, że miło tutaj spędziliście czas, że się odprężyliście, zrelaksowaliście, wypiliście ze mną kawkę, herbatkę, zjedliście śniadanie, pomalowaliście się, cokolwiek tam robiliście, że troszeczkę umiliłam Wam ten czas. Ja przed chwilą jeszcze w ogóle jestem już tak padnięta, marzę o tym, aby pójść spać, więc pewnie nic nie będę czytać, tylko od razu się położę i myślę, że zasnę w 5 sekund dosłownie. Jeszcze przed chwilą poszłam i pomalowałam sobie odżywką paznokcie, bo totalnie o tym zapomniałam, zajęłam się papierami po tym, jak się wykąpałam i tak przepadłam. Jutro znowu będzie biuro grane, tak mi się wydaje, a co więcej, no to zobaczycie w kolejnym vlogu, bo jutro vloga również będę nagrywać, bo w końcu zaczyna mój weekend, tak? Więc będzie troszkę odpoczynku, ale również kilka innych rzeczy mam zaplanowanych. Jednak co będzie, to zobaczycie. Ja chciałam Was zachęcić do zostawienia kciuka w górę jeszcze na sam koniec. Jeśli ten vlog przypadł Wam do gustu, to koniecznie dajcie mi o tym znać. Jeśli lubicie te 2-dniówki, 3-dniówki, czy te vlogi po pracy, nie przedłużam, bo jak widzicie, naprawdę już padam na twarz. Idę spać i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Na razie, pa!